Wszyscy wspólnie z nami taki kurs e-learningowy, który się nazywa Bezpieczny Internet. Co wy na to? A co to jest kurs e-learningowy? Spotkaliście się z takim pojęciem? To jest nauka przez internet. Ile godzin dziennie? Nie liczyłam. To może warto policzyć, a tak mniej więcej. Uczestnik naszego kursu e-learningowego, Miejsce Bezpiecznego Internetu. I powiedz mi, trudny był ten kurs? Nie. A co ci się podobało? Co ci się najbardziej podobało w tym kursie? Który z tych modułów był najciekawszy? Ale nie mnie, tylko poprzednio. To było? Tak? Dobry żart. Na czym polega ten dobry żart? Był żart faktycznie? Raczej chyba nie. Co tam było? Co to była za scenka? To było zdjęcia? Tak? To było zdjęcia? Tak? Że co? Umiesz opowiedzieć? Co, dziewczyna wstawiła sobie zdjęcia, tak? Na jakiś portal społecznościowy. Ktoś jej dał zamiast głowy jakieś zwierzęcie. Aha, przerobił ktoś to zdjęcie, tak? No i co się dalej stało? Dziewczyna się opamiętała, czy się nie opamiętała? A jakaś nauczka z tego jest? Jakiś morał? Tak? Jaki? Zamieszczasz zdjęcia na portalach społecznościowych, czy nie? Lepiej nie, tak? Tak? Tak. Który był najfajniejszy? Który ci się najbardziej podobał? Najciekawszy był, najśmieszniejszy? Nie wiem, coś nowego się dowiedziałeś? Proszę? Trzeci, ten on znajomi, nieznajomi, tak? O co tam chodziło? Co, zawierało się znajomości przez internet, tak? Tak, i wszystkie koleżanki z jednego profilu przyszły i się naśmiewali. Aha. Czyli to warto zawierać znajomości przez internet? A dlaczego? Bo można niechcąco coś specjalnie mieć więcej od koleżanki albo kolegi znajomych, później. A powiedz, można się spotykać w realu z takimi osobami, które się pozna przez internet? Tak. Spotkałbyś się? Tak? Spotkałbyś się z taką osobą, której nie znasz, a poznajesz ją w internecie. A dlaczego? Bo nie wiem, jaka jest. Właśnie, nie wiadomo, kto się tam kryje za tym pseudonimem Stasiu czy Jasiu, tak? Może to jest Stanisław albo Jan i wcale nie ma 12 lat, tylko 42.